Nagranie, witajcie w disco normalnie. No to tak, no jest to. Jak jest? No, podziękowanie dla lapeczka za subskrypcję i za komentarz, dla Piotra za komentarz, dla Patryka za komentarz. Nawet dosyć. Zrobiłem tam nawet niewielkie zmiany w topornikach, tak. No, rąbnąłem się tam nieźle tymi topornikami. Tam rzeczywiście pierwszy mecz topornikami, to co ja to narabiłem, to kurna. To wołało pomstę do nieba. Dobra. Myślałem, że stworzę talię na pancerzu, no, ale niech będzie, dobra. Grałem nią raz, przegrałem przed chwilą, nie? Pół korony zdobyłem, bo nie testowałem na dzisiaj. Dzisiaj tak mało co grałem, bo byłem ciągle w przelocie takim biegowym, nie? Ja na Talisa, tu ma rozkaz wymarszu, Talia się nawet dość mocno przewija. I tak dalej, nie? No tu ma rekonesansę 3, w razie czego jako taktykę. Shilla, tak nie wiem, czy to, na razie niech tu jest Shilla. Też jeszcze go w rekonesans, nie? Rune, Kian w Rune, Dijkstra, no to wiadomo, dwie karty dobiera, Jan na Talis, no to już było, nie? Mówione tam Vincent w ten pancerz, nie? Trollolo w pancerz, nie? No Stenis to w odchudzanie i w pancerz, no fajnie, aby z rozkazu wymarszu go można by jeszcze było wyjąć. Ale to już dobra. Jest okej, okay. No Shani do skrzeszania, nie? Skończyły się już nerfy i tak dalej, nie? No nie wiem, jak mi to pójdzie normalnie. Znaczy Vincent robi dobre punkty niby, tylko no dobra. Bo miałem 25 punktów na Vincencie, ale zobaczymy, jak to się uda, nie? Ale miałem też dobrą rękę, a też przegrałem, także troszeczkę się tutaj boję, nie? A że nie chcę mi się za bardzo ryzykować, bo za chwilę zlecę. Bo tam mam chyba 5 punkcików i brakuje do tej 14 rangi, także mi się już nie chce naprawdę przegrać. Znaczy 7 punkcików, zaraz zresztą zobaczę. Muszę tą talię wyczuć normalnie. A tu Skojatel kontra... co jest? Nie pamiętam nawet, cholera. Wali to. Chyba... A nie wiem, dobra. Tego schowaj, bo to wyciągniemy Helsentem tych łebków. No, rekonesansu też dobrze się wychodzą, nie? Także nie jest źle. Rozkaz wymarszu tu jest tak. Tego jednego też schowam. Niby można z Shilly, tylko to zagrać, dobra. Także dobra. To i tak z Shilly zagram rekonesans, dobra. Nieźle. No i tak, wychodzimy z tego. Dwa pancerza jest, jest. Czyli jeden punkcik do Vincenta już, nie? Trochę to, że ci nie mają potem zaś, ale jest tam nie, co do zbijania, nie? Oj, cyntucha. Tu mi cyntucha nieźle na... sobie grabi cyntucha, grabi sobie. Jeszcze jak to spowolniło jakoś. Jeden konik tu. Koń polny, drugi koń tu. Siach. Tak, żeby te koniki rozstawić. Właściwie to nawet nie mam tego po dwa, także mogę to rozciągnąć nawet na trzy. Ale dobra. Cholera jasna, zaraz ten troll musi sobie stąd, bo on będzie mi tu żerował na biedny trollololo. Idź. Pasożycie normalnie ty. Dobra, rozkaz o marszu pójdzie. Ale nie jest Shilla, nie jest Shilla, siedzi. Shilla rekonesans pójdzie. Że mogę to wyciągnąć z tenisem, no ale to nie jest tam. Co za problem, nie? Dziwna odkrywka, no ale niech będzie. Czyli to co to może krzywdę robić. Szkoda, że się skończyło ten, bo ja jeszcze chciałem Aguarę zanimować, ale się już skończyła promocja. A jeszcze miałem, kurde, zobaczyłem u kogoś, ktoś gra Aguarą. Tak już normalnie nie wiedziałem co tworzyć, ale jakbym ten zobaczył kogoś wcześniej, co gra Aguarą animowaną w postaci takiej tej ludzkiej, nie? To mi się strasznie spodobała, no. I teraz to jestem załamany właśnie, że jej nie mam. Weź Warf to. Pełne punkty za to weźmiemy. A ja grałem już tak długo. Zawsze przeginam pałę, nie? Gadam i gram, nie? Zaś nie liczę, kurde, że przewaga się robi taka duża, nie? O,
Oj, Vincent, że fajne punkty. No, takie średnie punkty wchodzi. Dobra, sposował. Tak czy siak. Nie jest źle, jeszcze dwie karty się teraz ładnie dobiorą. Jakieś solidne karty dojdą, nie? No, runa to akurat do wymiany jest. Ten sobie zostanie. Bo to jest jedyny przedmiot dla tego kijana biednego. Ojka. Dobra, spostuję to. Niech tam ubędzie mu jednej karty i będzie zaczynał, także fajnie. Fajnie by było wygrać, ale cholera wie. Alchemia! Odkrywka, kurde, co ten gościu też jakąś wariację tutaj odprawia. Pewnie temu będę miał szansę wygrać, nie? Bo gościu świruje, nie? On tu kurde wszystko gra. Ale niech będzie, niech będzie. Nie ma co się tam wtrącać. Kto co gra, niech sobie gra. A może i. A dobra. Shilą dobiorę jeszcze kartę. I Wikstrom. Nie ma szanuły, ale szani może dojść, nie? Z Dijkstry. Vincent to nie wejdzie za wielkie punkty. Teraz, no ale to nic. No. Szpisla ja tu właściwie nie mam. A, ale dobra. Niechaj i tak będzie. Dobra. Jedziemy. Pancernik. Kiedyś tam trzy, potem dwie. No dwie to było okej, tak naprawdę. No. Przez to, że on nie zbija dwóm, to tak naprawdę redańscy ci tacy jeźdźcy, co tam oni mają zbity pancerz, nakładają pancerz, to przez to przestali być grani, tak naprawdę. A już takie to pan pancerz nie był taki silny, nie? Tam niech nimi nie wymawiają, jak to pancerzem ludzie grali. Dobra. Dobra, idziesz kijan, no. On jeszcze ma oczywiście ten, że może utworzyć brązową kartę lub srebrną kartę alchemii, tak na. Jak nie ma. Jakby już tak całkiem runa była. Także nie jest tak tragicznie, nie? Margarita i czysty tenis. Tenis pewnie. Margarita tu nie ma co skumać. Ronwida to nie jest Atalia, panie Ronwid. Tu nie jest zły pancerz, wejdzie ze tenisa i z tego będzie jeszcze większy, kolosalny pancerz. Panzer, kurde, właściwie. Ajka. Tutaj chyba tego Vincenta trzymać do samego końca. Żeby nie tracić na pancerzu. Tylko, że właśnie teraz tych dwóch konników jest problem, nie? Teraz sila pójdzie. Użyję tego rekonesansu i zobaczymy, co mi tam przyjdzie z niej. Dobra. Nie ma pancerza. Sila w rekonesans. Redańskiego tego dziada. Dobrze, jest i jest. I jeszcze jeden rekonesans. Dobra. Jeszcze jednego brąza. Wyjmę. Właśnie nie wiem, czy ja tam mam jeszcze jakieś brązowe karty. Mam. Tego jeźdźca mam. Nie wiem, czy nie usunąć takiego jednego jeźdźca i dać sobie tamtego jeźdźca z pancerzem właśnie. Albo przeklęta jazda też mnie ciekawiła, no. Że przeklęci. Tylko, że oni tu nie mają w co. Oni taką pustą ósemką są z dwójką pancerza, nie? Zaś by trzeba było czarodziejki wziąć te potępione, nie? Albo czarodziei wziąć właściwie z gromem. Jak tak teraz myślę. No ale to ta jest wyregulowana przeze mnie, to tak powiedzmy, nie? O, Boże. Dopiero główkuję tą talię. Wygłówkowuję. Także będzie jeszcze zmieniana. Wiedźmin. Albo alchemik. Wiedźmin, no i jest. Uparł się, żeby niszczyć ten pancerz. No nic, panie dzieju, dobra. Chodź, panie Zygmunt. No, Jan Natalis. Pusty, rekonesans pusty, no. Kurde, ta talia się strasznie łatwo przewija. Może on ją powiększyć, w ogóle pieprzyć, żeby nie była 25-kartowa, tylko 28-kartowa, bo to naprawdę jest jakaś, kurde, widzę tu paranoja. To raczej tu przegram, nie? Bo co bym nie zrobił, to Vincent teraz mi daje tak jakby ujemne punkty, nie? Bo on to połowi, żeby Vincent to czy czwarte jakoś brała, bo coś takiego, no troszeczkę to. A tu już nigdzie nie ma pancerza, nie? Ała, jeszcze mi tutaj takie rzeczy zrobiłeś, dziady goty.
Coś tu jeszcze nie gra, choćby tak się to przewinęło. Ała, ała. Gromy wsadzić. Czarodziei to jest 6 kart, to ja pierniczę coś. A za tego łebko. No, ale może dogram to jeszcze tak normalnie. Jak już pokażę to totalnie tak. I tyle. No, to z tym to jeszcze wygrałem, ale to jest dość duża wariacja. No i raczej wygrałem, no nie wiem, co on z jednej karty to już tam nie wygłupkujesz nic. No, jak masz pożogę, to sobie tak tutaj rzuć do tego. Jak nie. Wesemira ma, tak? Główkuje. Tak. No i przegłówkowałem jeszcze te dwa punkciki. No dobra, Wesemir to dobry finisher. No nic, nie. To nie ma co się tam płakać. Bo będę jeszcze tego pancerz będę testował, bo mi tutaj każą 5 razy skojater wygrywać, ale to chyba da się zmienić teraz. Znaczy na pewno da się zmienić, tylko te wyzwania dzienne, nie? Także tam raczej znaczy nie chce mi się grać skoja teraz. Mimo, że skoja walczy z tymi, nie? To jest dosyć. Z kim ta skoja właściwie walczy? Bo już teraz ja muszę to zobaczyć, bo ja nie pamiętam i mnie zaczyna to denerwować. Przygody, kolekcja, sklep. Gdzie jest ten cały? O, ze Skellige walczy z konia. Dobra, walił to. Dobrze, że nie gram tym jednego rankinga. Strasznie się łatwo ta talia przewija. Ona jest, ten rekonesans dużo robi. Muszę może jeden rekonesans wyrzucić też za grom i tak dalej, żeby czarodzieje byli. No tak, to trzeba to pokombinować, nie? Ja już tam mniej więcej teraz wiem, czemu ci czarodzieje są granie. Potępieni i ta jazda cała, nie? Tak. Ta jazda. Ale tych też szkoda nie grać, no. Zaś oni fajnie z rekonesansu mogą być też wyjęci, nie tylko z Henselta. Pewnie sporo jakąś talię, 27 kart i tyle. Animowane, no kurde, szkoda, kurde, że już się skończyło to. Bo jeszcze bym dozbierał 200, tak. Że dzisiaj dopiero zobaczyłem. Cały ten żal jest normalnie, no, że dopiero dziś, no. Książę Stenis, idź sobie. I ty też sobie idź. Relikty, tak. Tak, te relikty powinny być tak. Bliżej nawet tak i bez tego końskiego łepetyństwa. Takie te serca tutaj, takie zakorzenione. Takie, ten łeb taki koński to takie. Takie wyjście z Henselta trochę, no. Troszkę mnie to denerwuje. Troszkę chyba zmienię, no. Nie miałem za bardzo jeszcze czasu testować, tak tylko, że na komentarz troszeczkę odpisywałem, bo fajne komentarze poszło, ale to się to i jechałem tu i tam i instalowałem Subnautikę, którą będę też prowadził na kanał, także nie tylko kurde jedną grę, ale Subnautikę studiowali i tak dalej, tam ich tam hodowlę, te ryby, no strasznie mi się podoba, ale musiałem tam obniżyć wymagania i tak dalej, kombinować z tym, sprawdzać jak to chodzi, testować. No sporo roboty, nie? Ale dosyć znaczy, łatwo. Fajnie się to układa, nie? Bo ja Subnautikę dzisiaj kupiłem dopiero, dziś. Gdzieś tak można powiedzieć o 6. Pierwsza gra cyfrowa tak naprawdę od dawien dawna, nie? Bo tam czy kiedyś 7 Days'a tam, ale to się grało, nie? Ale to tak, no. Teraz to nie mam 7 Days'a. Ale Subnautikę sobie tak liczę, że to będzie też tak jak gwint. Subnautika to będzie jak gwint, tak będzie grana i grana, grana i grana. Tak naprawdę. Nie mam zamiaru tej gry kończyć. Da się skończyć, ale nie chcę jej kończyć. Będę tak grał długo, nie? Podoba mi się, jest ten system taki cały. Oj, teraz już nie mogę tego zrobić. Ale zresztą walił te kompo, nie? Tam. Nawet myślę, żeby wcale nie kończyć, bo książę Stenis jest dość dobry do. Au. Do wyciągania, do wskrzeszenia go, kurde. No pięknie, no nic się nie stało. Zaraz tu wystrzelimy jeszcze tymi punktami troszeczkę w górę, żeby go trochę wytelepać z kart.
Relikty skopiował, no pięknie. Norma 12 punktów przewagi, nie jest tak źle. Syrenka. Syrenki są bardzo dobre, no ale to jest też jakaś wariacja, widzę. Same jakieś wariacje tu idą normalnie. Jakie punkty zrobiłem? No niezłe, nie? Kurde, jak widzę teraz te punkciki. Tak? Najpierw scenik, to najpierw, żeby Trollolo wyciągał, nie? No ale to... Dobra, no w ogóle ta animacja Trollolo, nie? Kurde, normalnie, no super, nie? A mi wypadł. Wypadł mi chyba, bodajże. Chyba go nie tworzyłem. Musiałbym się zastanowić. Tak, wypadł mi. Wypadł mi na tym unboxingu, kurde. No. Też bym go pewnie stworzył, nie? Właśnie pamiętałem, jak dziadyka wygląda. Dobra, to spasuje to tak naprawdę. Niech zejdzie tej karty, będzie zaczynał, będzie miał mniej o jedną kartę. No, będziemy na równowadze, raczej, bo jedną kartą mnie tu przeskoczy, nie? Tylko mnie to trochę przeraża. No, to wzmocnił tym. No, te relikty tutaj, no. Dobra, grają, bo grają, nie? A jednak mnie nie przeskoczył jedną kartą. Tak? Może przypływa adrenaliny z niej wyciągnąć, ale czy to mu coś dałoby, to by nie przeskoczył dalej mi jedną, bo by jeszcze stracił kartę. I nawet ona straciła te całe doplery, no ale tam tych doplerami to nam dupę kto to grał doplerami. Można to wymienić. Co by tu teraz zrobić? Wiedźmy, no wiadomo, wiedźmy zbustowane to są silne, nie? Ale to spoko, też tak gram wiedźmy. W reliktach tam nie ma nawet wielkiego wyboru, bo tam z tych srebrnych kart to jest 5 na krzyż normalnie. Ale jest trochę tych reliktów srebrnych, jeszcze są neutralne, srebrne i złote, ale w brązowych reliktach to jest tragedia. No nie słychać, no mają, bo dzisiaj taki jestem jakiś. Oh. Co on skrzesił tą babę? Tak, skrzesił. Będą duże punkty. Dobra. Nic nie mogę zrobić. Musimy zrobić tak. No wszystkie animowane. Ja mam tą i tą animowaną. One mi wypadły tak naprawdę. Nie chciałem tej beta jakieś takie animowanie. Wiedźmy to tak mam. Postaci to nie usuwam, ale jakoś tworzyć nie chciałem. Ej, kurde, jeszcze za Aguara mi się to trzeba podobać normalnie. No a i teraz Koerna nie będę jej miał na pewno po prędku, bo przyjdą nowe karty i driady, nie driady i wampiry i tak dalej. Będę raczej w tamto celował, nie? Ile to ma punktów takie 15, dobra. Myślę, że zepsuło się tutaj tabelka. Musimy tak stawić. Chcę, żeby się pustowały tam te dziady. Dobra, Shani, żeby tu szybko otworzyć ten cały ruch tutaj. Stenis, książę. I dobra. Jest ok. Teraz, żeby może jak Vincent przyjdzie, tylko że kurde, i tak mam tu wbijania normalnie dużo. Także ma punkty bardzo duże z każdej karty. Aż zalewa się krwią ten pies ze złości normalnie. No widać, dzisiaj taki trochę padnięty jestem już normalnie, tak że już tam i z rybami, ze świetlówkami, bo też już też byłem zoologicznym, też dzisiaj też tych ryb nakupiłem dość sporo, też poszło pieniędzy w pizdu. A jeszcze liczę, jak kalejka, kurde, trafię, że 10 zł nadmiaru, brakło mi jeszcze 10 zł, mi tam odpuści mi gdzieś z 20 zł, a jeszcze i tak mi brakło potem 10 zł. Bo za rośliny, nie? Roślin dużo wcisnąłem. No. Dobra, zaczyna rośliny, jak rośliny rosną, nie? To jest nadmiar mój i tak dalej. Dobra, to tutaj dobrze. Mi się punkty produkują. Także jest tego trochę. Poszedł pieniądze, tu parę. Jak ja pójdę do zoologicznego, to kurna, to te pieniądze to mi spływają z rąk. Hmm.
Dobra, 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 niech będzie rekonesans. Wyciągnie tego dziada i go damy tu, gdzieś mi się ustawiasz. I teraz będę mógł ładnie wyjąć takie punkciki. Robimy. On robi punkty, ja robię punkty, także. Jakiego tam masz finishera, panie dzieju? Sara tutaj do wymiany kard jest niezła. Niezły relikt. To właśnie gram w reliktach Sary, właśnie też. Gram reliktami, to chyba ludzie widzieli. Morwut. No Morwut to jest relikt, którego nie gram akurat, ale to jest dobry relikt, nie? Choć czy to było takie sensowne, to tam. Że ja pierdyle rekonesans. O, ja pierdyle. Nekę w katapultę, co tutaj zrobić? Tu się nic nie da zrobić normalnie, no. Ja pierniczę. Ta katapulta to mnie. No wezmę nenekę. Rzucę tu nenekę. Wtasuję to i to. I to, no, wszystkie to stosuje, żeby ten rekonesans pusty nie wszedł, tak naprawdę. Dobra, właśnie, nie, uratowało mnie to. Rekonesans pusty nie wszedł, dobra. No niech będzie, nie udało się, górne. A już myślałem, że katastrofa totalna, nie? Dobra. Jednak to neneka się na coś przydała, nie? Bach, 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 wygrałem, no. Fajnie. Ten pancernik, to musi być pancernik, ale tak nie, Bismarckiem to nie jest, kurde. A już miałem taką nazwę, Bismarck ta talia, ale to nie jest Bismarck, to nie ma, była podmocna i jeszcze troszeczkę tkowała. Ale to się nie da teraz tak zrobić właśnie, bo to zostało bardzo mocno zmienione, nie? Pod pancerz to nie bardzo widzę talię, no ale niech będzie, nie? Królestwami tylko Addą grałem, to teraz gram pod pancerz, nie? Bismarckiem to nie jest, ale to jeszcze wymaga zmian wielu i pewnie dwóch talii, nawet dwóch rodzajów talii. A ostatnio tak nie mam, kurde, kombinacji. No. Jeszcze tam grałem, tu testy robiłem, takie, testy nagrywań, testy tego nagrywania, bo nagrywałem Subnauticę próbnie, potem to. Wczoraj nagrałem trzy filmy. Myślałem, że padnę. Trzy wrzucałem na YouTube, jeden wrzuciłem na Twittera, Twitcha. I ten na Twitcha to tak, kurde, że trzy na YouTube już weszły. A na Twitcha to jeszcze, kurde, ile ja się naczekałem, to myślałem, że padnę. Jeszcze dzisiaj potem na Twitcha jeszcze dociepałem też. Drugi, nie? Bo tam tę pogadankę to nie chciałem, tam nie wiem, tam pogadankę dorzucał, nie? Mogłem scenistę jeszcze zmienić właściwie. Zrąbałem to teraz. Ale to nic. Bo bym go zjadł na tej stronie. Rozkład z marszu, scenista i tak dalej. Także tam. Tutaj jeszcze nie przywrócili Sheila de Tankerville, nie, zapomnieli, nie? Pierw to usunęli, a teraz zapomnieli, no ale nie powracali jeszcze wszystkich. No gościu gra z Skellige kontra, no, Królestwa kontra Skojatel, no i tak trafia sobie na mnie. Ale to tak już jest, tam nie ma co się przejmować takimi pierdołami tam. Ja też tak miałem, już nieraz pamiętam, narzekałem. No ale jakoś mnie te ramki, tylko że tam są lepsze nagrody, skrapy i tak dalej, lepsze nagrody są, tylko że nawet nie mam pomysłu czym grać normalnie, widzę, że krachem tu grają normalnie, no Django Freta z tego wyciąga, nie? Teraz widzę punkty i myśli, żeby spasować czy nie, tak pewnie myśli. Ja bym tak właśnie myślał. Czas się już pojawia, tak właśnie tak główkuje, czy pasować, czy nie pasować, pasować, czy nie pasować. Czy sobie też odpuścić, nie? Bo to kurde. No, no robi duże wejście punktowe, no ale z rekonesansu też by nieźle to wchodziło. Żeradowit, Foltest. Tak jakoś mi Hensel bardziej pasuje do pancerza. Był za złucaniem kar, no to musi być pancerz. Jeszcze powiem pancerz dodawać nawet Hensel, no ale. Ale niech działa, jak działa. Foltest dobrze działał, moim zdaniem, teraz się działa. Zielarką pojechał. Która rąbnęła tym krukiem po pancerzu. Niegodziwe to było. Więc weźmiemy księcia z tenisa i doskoczymy jeszcze kawałek. Jakoś nie chce mi się przegrać. No wejdzie ci za parę punkcików. Tutaj widzę, że wchodzi, no ale to.
Już teraz to chyba odpuści, nie? Ja nie chcę teraz się poddać. Teraz ja odpuszczę normalnie chyba, bo już kurde normalnie. Odpuszczać czy nie odpuszczać? Nie odpuszczam. Będę się gryzł normalnie. Potem. Cały miesiąc. Czekaj, w ogóle mam tam kogoś w pancerzu. Ale wezmę to. Tak, czy siak lepiej jest tak. I jeszcze kijan doszedł. No to pięknie. No. No, że ta talia się dość mocno potrafi przewinąć, także. Bach, bach, bach. Trollolo, kurde. No, znaczy nie Trollolo, Mistrz Mistrzów, tylko że oni mu to dali nazwę Champion Areny. No, a właściwie nawet lepsza ta nazwa jest. W końcu on był czempionem Areny, tam nie. No, to tak. Janna Talis. Stocusik. A to tusik, susik, w to susik. Oj, nie chce się goście poddać. I zaraz ja się poddam. Dobra. W końcu się poddał, nie? Oj. Chcę wygrać ten drugi mecz normalnie, no. A już taki padnięty jestem, tak. Dogram ten filmik i to będzie koniec dzisiaj normalnie, bo kurde. Bo dzisiaj to nie jest kurde takie. Fajnie i komentarze masę poleciało, tak. I Mister Jaro jeszcze, o, też dziękuję za komentarz, także. Kurna, normalnie, coż ja to zapominam tak normalnie. Też jestem wdzięczny normalnie. Tam, kurde, normalnie, także tam, kurde. Też parę komentarzy było już, kurna, normalnie, także tak poszło tych komentarzy trochę tak. I łapek było tak standardowo więcej, tutaj spasuje. Nie myśleć nic. Także dzisiaj no, muszę sobie pospać po prostu, kurde. No. Bo wczoraj to takie, kurde, normalnie to, kurde. To też jeszcze na Twitcha, ten też to wyjście na Twitcha. Jeden, bo na Twitcha i tak miałem zamiar jeden wysłać. Jutro mam nadzieję nagrać Subnautikę pierwszą. Pewnie taki 1,5-godzinny film, ale to taki fan Subnautiki bardziej. Także to nie będzie lekki film. I tak dalej, tam, że tam będzie kurde dosyć się umęczyć się szło. No i kurde, Dijkstra puste karty będziemy wyciągał. No, dobra, Szani w księcia, no i księciuniu kurde na Szani w Szile to też źle, bo też dobierze kartę. Dobra, tam będzie trzeba tutaj dołożyć kart. Dobra, pancerz. Się najeździłem dzisiaj. A nie tak kurde normalnie. Bo to się nie jakichś takich marketach to się ryb nie kupuje. To tak jakieś barachło by się ściskają takie ryby. U hodowców, u hurtowników, tak dalej, nie tam już to są od hodowców, tak, od hurtowników, porządne ryby, nie? Wiadomo, że zdechnąć tak zdychają, bo to tam, jak się coś spieprzy, jakieś ryby, zwierzę to zwierzę, nie? To nie jest takie proste, żeby sobie zwierzę przeżyło wszystko, nie? Weźmy tego gada. Tłuchtajmy. Zrąbałem, właściwie. Ale to nic. To nic. Zrąbałem. Ja tu nie mam co dobierać, to jest jeszcze większa wada. Nie mam co dobierać. Kijan. I on nie będzie dobierał runy. On sobie stworzy. Utwórz brązową lub srebrną kartę alchemii. O, rany Jurek. Nie ma tu pan żadnych przeklętych. Tak patrzę już tak z miłosierdziem nie ma. Smoczy sentos nie chce. Dobrze, dajmy to. Potem utwórz narodowego następnego trupojada lub wampira. Aha. Cmentarz jest dość duży. Stosunkowo. 4, 12, 16, 4. Dobra, chodź, żalnica. Dobra, ciebie jest zgubita normalnie. Skaradnia na trochę. A nie, a, dobra, źle zrobiłem, bo on złoty nie zżera. To już zapomniałem, bo tak żalnicy dawno nie grałem w potworach w pożerce, że to. Aj. Całkiem sobie zapomniałem, że nic nie zżera wszystkiego, no ale dobra, niech i tak im będzie tam. Dobra. Tu runę i tak wyciągnę tym cepkiem. Szani jeszcze jakąś jednostkę wyjmie, ja ten wyciągnie runę. Ten na sam koniec.
Ale już, chyba już nie będziemy co robić tak naprawdę. Cirka nowa. Oj, ty gadzie, oj, ty gadzie. Szani. Aha, jeszcze narobiłem. Ja pierdyle. Rzecz mi z tą żalnicą. Kurna, normalnie za czwarty mecz wyrzucił, kurde, pożogę, no. Z tą żalnicą to po prostu narobiłem dziadostwa i tyle. Oj, jak ja mam ochotę sobie w głowę pieprznąć normalnie, no. Runa, sam sobie takie dziadostwo narobić normalnie, no. Tylko to mogę wziąć. O, ty w mordę. Co ja to narobiłem dobrego? O, Rajku, teraz ten mi się pustuje, oto, to i takie, to jest takie trochę smutne, nie? No, ale dobra, no. Wolę jednak pełne punkty. Ten będzie za 10 punktów tylko, no. O, kurde, kradnie pancerz, co? Aj, dobra. Aj, przegrać mi przyszło, niestety. Smutne, bo smutne. No i nawet jemu jeszcze pancerz trochę ukradłem, ale to niewiele dało, no. Nie, zagram jeszcze czwarty mecz, bo kurde, kusi normalnie. Denerwuje mnie to normalnie, że przegrałem. Kurde. Ta talia jeszcze będzie miała zmiany. Na pewno. Pewnie w ogóle powiększę ogólnie, bo to strasznie, ona się przewija strasznie. Ja tam dochodzę do zera kart, do zera kart, do zera kart normalnie, także tego. Że tam pewnie dołożę tych całych, tych czarodziei potępionych i te jazdę konną. Tak. Może tę jazdę zamiast tej jazdy. Może ta jazda też, nie wiem, kurde. Za tych może, za lekką chorągwię. Może tych będzie dwóch. To może pogłówkować normalnie, bo ta talia. W porównaniu z topornikami, to talia się po prostu tak przewija, że to. No. No i taka talia, właśnie jak dostawało przewijarka, to jeszcze ją była w stanie przewinąć. Teraz to mi się już wydaje, że przewijarka nic nie jest w stanie przewinąć. Raczej chyba oni nie chcieli, żeby taka talia istniała po prostu. No to jakiś biedok, siódma ranga, no ale to tam cholera wie. Ja też testuję, więc nie, niech się tam nie przejmuje. Bo ja sam testuję, ha. Myślę teraz, dobra, a myślę to znaczy, że jestem. No, nacisnąłem, tylko że coś tak, jakoś tak, tą wymiana szła długo, normalnie. Cztery mecze to już będzie dość, nie? Za komentarze od czterech osób, tak nie. Potem te filmy są. Pewnie ludzie mają ciężko obejrzeć, bo tych filmików jest strasznie długie, są te filmiki, nie? Ciężko się nagrywa. Ja tu w ogóle muszę jakiś zegarek, jakiś stoper, cokolwiek w ogóle grałeś. Subnautica to może nagram 1,5 godziny taki film i tyle, nie będę ciął. A potem będę się zastanawiał nad czasowaniem. Bo na początku jest dość dużo roboty, to już nie ma wiadomo co łapę wsadzić, także to tam się coś dzieje cały czas. A potem to tak już. Żeby znaleźć jedną rzecz, drugą rzecz, czwartą, tam piątą, to trzeba się przemieszczać, a to nie jest, ja tak nie bardzo wiem, gdzie tam co jest, nie? Ciutek wiem, ciutek nie wiem, tam nie. Hensel, daj mi tego konnika, tutaj panie, jeden, drugi. Się to może wszystkich z rekonesansu, bo dobrze, a dobra, bo zaś Hensel musi coś filmować, nie? Tego zaraz cipniemy jeszcze. Tak. Tylko, że mam takie punkty, a on nic nie robi, no. On tam niewiele zdobywa tych punktów. Ale zaraz oficerem przyciągnie, że on będzie miał punkty za chwilę. Bo nie rozumiem. On gra batalię sklepa. Nie, no to stanie na 30 kart. To już jest też jakiś test totalny. Dobra, zagram z tenisa. Rozkaz wymarszu. Książę. Książę tego. I teraz to by Vincent pięknie wszedł. Tylko, że kurde. Teraz to ja powinienem pasować, nie? O rany. Dobra, pasuje normalnie, bo nie będę pokazywał, jak działa Vincent, bo potem będę płakał.
No potem będzie, o, ty mordę. A zdobył, bo tu dużo punktów jest, to by się zbustowało. Oddał grę. Co ja poradzę? Oraj, no dobra, no przynajmniej wygrałem. Tak czy siak. Jakoś nie ciągnie mnie do tych walk frakcyjnych. Tam będę musiał zagrać jakiś mecz, bo tam bez to pyłu to akurat to mnie tylko ciągnie w tym. Bo tak dużo trzeba grać. Tam 30 meczy chyba trzeba grać, żeby dostać ramkę. Wygrać. Ale lepiej przynajmniej tę ramkę to każdy dostaje, a nie tak, że zrobi. O, tu dostaniesz ramkę potworów, albo dostaniesz ramkę Nilfgaardu. No i ludzie walczyli Nilfgaardem, bo wiedzieli, że potwory przegrają. Bo jest mi grać potworów, ale ogólnie potwory po prostu dostały na turnieju w dupie, po dupie i było widać, że bardzo łatwo ten Ekery jest kontrolować. Właśnie jeszcze Nilfgaardem jest bardzo łatwo to robić. Gdzie tam jednak gracze stopki przegrywali tymi potworami. No, a już potem Syrenki, no to Syrenki już nie mają takiej potęgi, nie no. Moje Syrenki, nie? No nie wiem, zagrać jeszcze piąty raz, a zagram piąty raz normalnie. Niechaj i tam będzie. Bez żadnych zmian. Potem już jakieś zmiany przyjdą. Ja się zrąbałem ten mecz tak mocno z tą żalnicą, że ja bym wygrał pewnie ten mecz normalnie z tą żalnicą olerną. Ta ramka mi się też podobała. Ja bym wiedział, że trzeba 30 razy wygrać, to bym tą ramkę zdobył. No ale to. Choć ja grałem pod bramę sporo, ale nie 30 razy to ja nie wygrałem na pewno. Nie ma Janka, dobra. Nie będziemy ryzykowali. Tego muszę wywalić z jednego. Na pewno tego. Bo nie wiem, jak to tutaj zrobić jeszcze. Bo samo granie Vincentem, to widzę, że Vincenta nie mam jak użyć normalnie. Właściwie tego podnosi do konesansu, bo wiem jeszcze tylko, że. Ale dobra, nie przesadzajmy. Krach na niedźwiedziach i. No, pogratulam. Na niedźwiedziach i tych, no. Django Frecie, nie? Bo. Krach Django Freta to tam. Udalek. I to mnie teraz zdenerwowało, bo on sobie zrównoważył liczbę kart. I teraz, żeby zrobić zdziwaczenie, to ja to spasuję. Bo ja tu nie mam szpiega. Gdybym ja miał gdzieś talara, no to tylko, że ten talar to bym już całkiem talię przeminął. Także musi tak być zrobione. On musi dograć koral, stracił golda, wygrał to. Potem zrobimy instant pasa i będzie taka jedna dłuższa runda. No i tyle. Ok. Teraz odzyska, zrównoważy ilość kart. No, tak mam nadzieję, że tak będzie chciał zrobić, nie? Ale to. Ja bym tak robił, no ale to będzie takie. Dobra, tego kunnika usuwamy. Runa. No to, a ten nie jest pusty, dobra, on nie jest i tak pusty, bo on tworzy jeszcze w razie czego, tak. Proszę uważać, żeby jakieś dziadostwa nie stworzył. Nie chce się poddać, widać. Teraz rzucę ósemkę, no jestem. A, rany tu. Książę! Redańczyk. Dobrze, i tak. Pan na Saskia nie będzie miał zaskrzeszać Saskia, kurde, normalnie. A i ten gość się nie chce wcale poddać. Tak więc tego dziada. Dzika morskiego mu tu nie mam na razie jak zablokować, chyba że. No zrobisz pan, panie, punkty, ale. Nie myśl sobie, że to tak łatwo pójdzie, nie? Dobiera sobie tego, dobiera sobie tego. No ta. Dobra. To jest też fajna talia. Stosunkowo. Sheila, idziesz, dziewczyno. Rekonesans. Z tego dziada. Tutaj. Tego. Tak, tych jest trzech za dużo normalnie, tak. Czarodziej tu będzie miał miejsce za tego jednego. I tak będzie miał 27, bo 28 kart talia.
Jakąś kurde pancerza. Nie mam pomysłu na innego pancerza, no ale dobra. Jakieś modyfikacje to muszą zostać zrobione, bo to jest tutaj źle. Teraz trzeba jakieś punkty zrobić. Dobra, rekonesans w te punkty. Tu. Niech tu sieją terror, no ale trochę mi Vincenta blokują. Siejąc terror. Steremu jeszcze czarodzie potrzebne, nie? Żeby nakładał z powrotem pancerz właściwie. Natalia była grana, ale potem znikła, także musiał być jakiś powód. Ja bym spasował jakimś punktem większym, no to bym rzeczywiście Vincentem. Dobra. A jest tych meczów, to jest piąty mecz, ale tamten był bardzo szybko poddany, także. A ten. Ma więcej kart, żeby nie grałem szpiega, no to jest bardzo dobra sytuacja. Zmieniam tego. Mam rekonesans. Ja pierdolę. Zresztą rekonesans to mnie trochę. Boję się tego, ale dobra. No, przeciwnik poddał grę. No dobra, więc nie będę grał, nie? Niech sobie tam ma, nie? Potestuję jeszcze pancerz i. Ale nie wiem, czy coś testować pancerz, a jutro nie będę grał pancerzem. No, to znaczy, to może czymś innym zagram jeszcze. Jakiś tam nowy tryb ma być, ale to tak nie wiem nawet. Na Twitterze ma być chyba pokazany. No także. Dzisiaj tak bez życia trochę, ale tak ludzie, dajcie subskrypcję, komentujcie, możecie dać pomysły też na pancerną talię, albo w ogóle na jakąś talię. Jak ktoś chce, to jakąś talię zagram, mniej więcej, jak jeżeli kojarzę, ale raczej kojarzę większość talii. Tak chyba tych nie kojarzę, co najwyżej tak kurde w dwóch tych dniach tam, czy co zostało wymyślone, tak, no, to może tak tych talii tutaj nie kojarzę, ale raczej to takie wariactwa są tu grane na potyczkach, nie? Tu jak mówiłem w rankingach, mam kurde gdzieś tam, bo widzicie, mówię 5 punktów, no 6 punktów mi brakuje do tej rangi, to pierdolę. Nie chcę tracić na takim testowaniu, bo potem kurde, nagle będę musiał czymś innym tam pograć, żeby dograć trochę tych punkcików, nie? Czekaj, jak to było? Skojatel, kurde, dobra. I już tu zdobywać, no już tu zbieram beczki, ale to jest kawał czasu do marca, tam to będzie. Ale to zawsze jak dużo beczek, to się tak fajnie otwiera ten ciacia. I taki unboxing zrobić beczek, nie, to jest też dobra rzecz. Jak się gra, to się nazbiera tam, nie? Nie wiem, jak to można zmienić. A odrzucić, ale ja się trochę boję. Albo dobra, odrzucam. Zdaję, zagraj 60 kart. No, to jest lepsze, to jest lepsze. A dwa razy można odrzucić, dobra. Nie boję, zagraj 60 kar jest lepsze, dobra. 60 złotych za 60 kar, no. Thanks, normalnie. Takie coś jest dużo lepsze. To nie, nie muszę wtedy, mogę sobie grać z czym chcę i robić co chcę, nie? No. Fajnie to zrobili, że to daj te zmiany, ale już tego nie dotykać normalnie. Bo potem mi każą 40 złotych dadzą za wykonanie zadania, to już jest troszeczkę mniej. Jest nieźle, no nerfy się już skończyły, nie? Tak dalej, nie? No i no tyle. No dajcie subskrypcję, łapki, tak dalej. Jest 9 subskrypcji, jest szansa, że ktoś będzie 10 i tak dalej. No, także trzymajcie się, do zobaczyska.